Hej, Hej, co oglądamy? Właśnie sprawdzę rakiety, które ma przymoc. Synchro lock slip complete. Shabak lower has ended. Shabak's at 88.2 degrees. A ty powinieneś już spać, prawda? Tak. No ale lubimy rakiety, nie? Tak. Ale jak jeżeli wystartuje, to idziesz spać, tak? Jak myślisz? Wybuchnie czy nie? Nie. No może wybuchnąć. Ona jeszcze nigdy nie leciała, ta rakieta. Znaczy te dwie po bokach już leciały. To są części, które już były użyte jako osobne rakiety. A ta środkowa? Ta środkowa jest chyba nowa. Dwie minuty. Stage 2 lock slip complete. Nie, coś mówiłeś, nie usłyszałem. Jest ukończona jakaś faza uruchamiania rakiety jest, ale nie słyszałem jaka. Falcon Heavy is on internal power. A, przyłączyli ją na wewnętrzne zasilanie w tej chwili, wiesz? Chcesz mi siąść na kolana? Tata, a za ile minut startuje? Za niecałą minutę, Piotrek. Ej, nogi po bokach, bo tak to nic nie będę widział. No ale siadaj. Ona właśnie... Właśnie w innym dniu, dzisiaj właśnie u nich jest dzień. Tak. Minuta. Przełączono sterowanie na pokład rakiety. A nie, dopiero będzie startup. 45 sekund. Wiesz czemu ona tak paruje? Dlaczego? Bo cały czas do niej dolewają paliwo, które jest super schłodzone. I to paliwo cały czas się ogrzewa, więc nadmiar musi być odparowany. Cały czas dolewają. Na samym końcu przestaną dolewać. Wiesz. 20 sekund. Patrz, siadaj równo. Ej, uspamiesz. To nie jest film. To jest prawdziwe. Będzie bum? Będzie bum? 6, 5, 4, 3, 2, 1. O kurczę! Coraz mniej paliwa. No bo zużywa. A wiesz jak już prędko leci? Jak? 500 km na godzinę. 2 km już jest nad ziemią. Fajna? A czy ją filmują? Zaraz wejdzie w obszar największego ciśnienia. Słyszysz jak się cieszą? Teleskopami ją filmują, mają takie kamery z wielkimi obiektywami, wiesz? I to takie teleskopy to są prawie. Tam pracuje 29 aż silników. A ile jest ludzi? Ile jest ludzi? Nie, żadnych ludzi na razie, to jest pierwszy raz leci, to jest testowa rakieta. Ludzie nie mogli jeszcze nią polecieć. Za duże ryzyko. Oni nawet nie byli pewni, czy ona nie eksploduje na platformie, wiesz? Okej, przeszli najbardziej obciążający moment teraz, wiesz? Max Q to jest wtedy, kiedy ciśnienie atmosferyczne wywiera największy nacisk na rakietę. Teraz znowu włączyli pełen ciąg, bo przy tym, widzisz, tu na dole jest Max Q, trochę zmniejszają ciąg silników. To jest właśnie ta rakieta. Aha. Report shows that the M1D engine
Coraz wyżej. Aha. Wszystko jest ok, wszystko jest ok. Za 20 sekund odrzucenie bocznych tych rdzeni napędowych. Co ty na to? Oderwą się z ok, czy będzie bum? Oderwą się. No. To jest za widok ze silnika. Yes! Odchodzą! Wow! Na coś całej ludzkości. Zawracają! Będą lądować! Nikt nie sądził, że się uda im aż tyle dobrze zrobić. Tam? 9000 km na godzinę, Piotruś. Wyłączenie głównego silnika. Jest! Podłączyli. Cała ludzkość się śmieje. No nie wiem, czy cała ludzkość. Zobaczymy, ile osób ogląda to tutaj. A 2,5 miliona ludzi. Ale to tylko tu, na pewno w innych miejscach więcej ogląda. To jest górny człon już rakiety. 2,5 miliona ludzi? No, 2,5 miliona ludzi. Patrz. Zawracają. Widzisz, jak się zmienia kierunek? A tu jest główna część, która chce wylądować na statku. Widzisz? Tu jest statek. Te części zawracają do lądowania tutaj, na miejscu, skąd wystartowały. A główna część jeszcze się rozpędza. A, widzisz? Manekin jest. Wysłali samochód w kosmos. Proszę się nie bać, tutaj jest napisane. 11 tysięcy kilometrów na godzinę. To są ludzie, którzy zbudowali te rakiety. Wiesz, co to jest? Co to jest? To są Gritfins, tak zwane, czyli takie sterownice, które pozwolą tym rakietom wylądować. Za ile minut mnie ląduje? Wow. No. Jeszcze chwila. Tutaj jest. Widzisz, tutaj idzie czas? Tak. Tu jest lądowanie boosterów, a tu ląduje główna część. A co tu jest? Tu jest tak. Lądowanie boosterów, wyłączenie tego silnika i potem lądowanie głównej części. Czyli sama, czyli góry? Aha. Lądowanie boosterów jest bardzo długie. Co? Cieszysz się, że cię zawołałem? Tak. To było na żywo, to się dzieje w tej chwili. Wiesz? A wiesz, że ten statek kosmiczny teraz leci w kierunku Europy? Tylko nie przeleci nad Europą. Rozpędzi się i poleci w kierunku orbity Marsa. No wiesz co, to rakieta ma odrzutowo działać, a nie ty. Gazowo, a nie ja. 16 tysięcy kilometrów na godzinę. Wow. Dalej przyspieszam. Trzyma się na krótkim dystancie. O, ciekawe. A, odpaliły się silniki do hamowania, widzisz? Dlatego się cieszą. Kiedy będzie lądowanie boosterów? Jak ta linia dobiegnie do tego,
Czyli już chyba niedługo, za jakąś minutę albo dwie. Patrz, już widać ląd, widzisz? Zbliżają się boostery do lądu. O, główna część też już zwalnia. Tak. Patrz. Ciekawe, czy któryś wyleci w powietrze przy lądowaniu. No? Blisko do lądowania boosterów. Aha. Prawie wylądowały. Aha. Za jakąś tydzią w chwileczkę. Patrz, to jest lądownisko, widzisz? Widzisz? To jest lądownisko. Tak, widzisz? Lądują. Jak myślisz, uda się? Trzymamy kciuki? Tak. Oba wylądują. Niesamowite, udało mi się oba wylądować. A co to jest to drugie? No dwa były, prawda? Oba wylądowały równocześnie. Jeden to jest booster? Oba to są boostery, jeszcze musi główna część wylądować. Rdzeń. A samochód się dalej rozpędza, już ma 26 tysięcy km na godzinę. O, to jest ten, co na statku wyląduje. To jest samochód? Nie, tutaj samochód nie będzie lądował. Hej. O, nic nie widać. Okej, stracili sygnał. I co? Teraz idziesz spać, tak? Stracili. Bo jak rakieta ląduje, to czasami daje tak mocne wibracje, że nie dochodzi sygnał z tego statku, wiesz? Wylądowała? No nie wiadomo, czekają. Zawsze lądowanie na morzu było dla nich trudniejsze niż lądowanie na lądzie. Wylądowały dwa. Ciekawe, czy trzeci wylądował. Cała ludzka już czeka. 10 minut od startu rakiety wylądowały, tak? Tak. A główna część jest już w drodze na Marsa. Co to jest? To jest tam chodzi. Wyłączony silnik. Czyli rozpędzili ją, leci na Marsa. Znaczy na orbitę Marsa. Na Marsa nie doleci. Leci na orbitę. Już jest na orbicie. Przy tej prędkości już jest na orbicie. Ale czemu się nie śmieją? Bo czekają, czy główna część, która lądowała na statku, czy przetrwała, czy jest zniszczona. A samochodzik? No samochodzik jest w kosmosie, leci na Marsa. Znaczy na orbitę Marsa. A ta główna część? Ta główna część prawdopodobnie wylądowała na morzu, na barce. Ale nie wiadomo, czy się nie rozbiła, bo nie ma połączenia z barką. Byłeś świadkiem pierwszego odpalenia Falcon Heavy. To tak się nazywa ten system. Wylądowała? Nie wiem. Nie powiedzieli. Samochodzi. Wyścigówka. Tak, elektryczna wyścigówka. A dlaczego ona nie ma napędu? Gdzie on? Dlaczego ona nie ma napędu? Jej napędem była rakieta.
koła nie działają w kosmosie, prawda? Tata, dlaczego ona tak robi ręce, zamiast trzymać kierownicy? Tak go ustawili, dla jaj. Dobra, uciekasz spać. Dobranoc. Dlaczego manieki tam ustawili? Tak dla zabawy, że wyglądało, że ktoś pilotuje. Koniec. Spać.